Historię z języka angielskiego przełożył Oskar Berezowski. Redakcja tekstu Omega. Był ostatni tydzień w szkole przed przerwą świąteczną. Oznaczało to, że uczniowie i nauczyciele Chrześcijańskiej Akademii Przygotowawczej Ridgecrest nie palili się do pracy. Z większości zajęć zrobiły się spotkania towarzyskie, ale pan Winthrop postanowił skorzystać z okazji, by zadać uczniom ostatniego roku pracę pisemną z języka angielskiego. Poprosił o napisanie dwustronicowego eseju opisującego tradycje świąteczne. Klasa jęknęła z niezadowolenia. Wszyscy, z wyjątkiem cudownego dziecka, Jeremiego Bascoma. Jeremy był idealny. Doskonałe były jego blond włosy, niebieskie oczy i perłowo-białe zęby. To typ chłopaka, z którym chciałbyś, aby spotykała się twoja córka. Uważał się za doskonałe dzieło Pana i Zbawiciela. Jego jedyną irytującą cechą była potrzeba przypominania wszystkim o swojej wierze i potępianiu każdego, kto jej nie wyznaje. Jeremy i jego mała grupa podobnie myślących przyjaciół szybko poprawiali każde odmienne zdanie i korzystali z nadarzających się okazji do głoszenia Słowa Bożego. Był chodzącym uosobieniem i symbolem tego, kim jest chrześcijanin. Wszystko na to wskazywało, aż po złoty krzyżyk, który był na stałe przyszyty do koszulki polo. Tak więc, gdy otrzymał polecenie napisania o tym, skąd się wziął zwyczaj świętowania, Jeremy był co najmniej zachwycony. Nurtowało go jednak pewne pytanie. O czym powinni napisać ci, którzy nie obchodzą Bożego Narodzenia? Zwrócił uwagę, lustrując wzrokiem ciemnowłosą dziewczynę o jasnej karnacji, siedzącą w rogu po drugiej stronie klasy. Emma Campbell skwitowała pytanie pogardliwym uśmieszkiem i środkowym palcem. Nie było tajemnicą, że nie wierzyła w Boga, ale wśród nastolatków krążyły plotki, że praktykowała czarną magię. Prawda była taka, że jedyne, co Emma wiedziała o czarach i magii, to były historie, które opowiadała jej babcia o zamierzchłych czasach ze Szkocji. Kiedy była dzieckiem, słuchała, siedząc z szeroko otwartymi zielonymi oczami, jak nestorka rodu opowiada o druidach odprawiających rytuały, aby przywołać moc swoich bogów. Jej ulubioną historią była ta o triumfującej sprawiedliwości, o pokornym słudze, ocalonym przed torturami dzięki wstawiennictwu bogów, którzy zamienili oprawcę w pospolitą brzozę. Błagała babcię, by powtarzała tę historię i ta za każdym razem zapewniała ją, że miejsce usiane brzozami rzeczywiście istnieje. Emma nigdy jednak nie była świadkiem działania magii, jedynie codziennych rytuałów, które matka do tej pory odprawiała z przyzwyczajenia. Zawsze przed rozpoczęciem dnia paliła kadzidło i zanosiła prośby o błogosławieństwo. Niczym się to nie różniło od zapalenia świeczki czy odmówienia modlitwy. Wyłącznym powodem, dla którego Emma uczęszczała do chrześcijańskiej szkoły, były korzyści naukowe. Rozmyślając nad wieloma opowieściami babci, zaczęła pisać. Gdyby nauczyciel zażyczył sobie pracy na temat tradycji, napisałaby o przesileniu zimowym, tak jak się tego uczyła. Pan Winthrop, zanim odpowiedział, musiał uciszyć chichoczącą klasę. Każdy ma swoje tradycje, nie tylko chrześcijanie. I z wielką chęcią przeczytam o nich wszystkich. Proszę więc dać z siebie wszystko. Kiedy wybrzmiał dzwonek sygnalizujący koniec lekcji, odgłosy w sali z cichego bazgrania po papierze zmieniły się w zgiełk szurania odsuwanych krzeseł.
Pan Winthrop podniósł głos, pragnąc przypomnieć wszystkim, że termin oddania prac upływa przed wyjazdem na ferie. Jednak większość nie przywiązała do tego wagi. Emma wyszła z sali jako ostatnia, jak zresztą zwykle, i dyskretnie lawirowała pomiędzy hordami nastolatków na korytarzu. Kiedy podeszła do swojej szafki, Jeremy, Bascom i jego goryle zgromadzili się wokół. Westchnęła, wiedząc, że będzie zmuszona znieść przemowę chłopaka, zanim uzyska dostęp do swoich rzeczy. Uśmieszek Jeremiego przyprawiał ją o mdłości, pomimo tego, że posiadał doskonałe uzębienie. Proszę, daj mi po prostu skorzystać z szafki, błagała. Jeremy pochylił się do przodu. Najpierw pokaż mi, co piszesz na zajęciach pana Winthropa. Emma przewróciła oczami, gdy poczuła, jak zeszyt wyrywa się jej z rąk. Krzyknęła, żeby został oddany, ale grupka szybko otoczyła Jeremiego. Pochylali się nad stronicami i czytali o obchodach przesilenia zimowego, o radosnym czasie podarunków, dekoracji i uczt. Emmę już dawno temu nauczono, że wiele chrześcijańskich tradycji zostało zapożyczonych od pogańskich i zaadaptowanych do tego, co obecnie znamy jako Boże Narodzenie. Patrzyła, jak z każdym odczytywanym wyrazem rozbawienie na twarzy Jeremiego ustępuje miejsca złości. Wiedziała, że w jego umyśle była grzesznicą i bluźnierczynią, skazaną na otchłań piekielną. Widziała to nawet w jego oczach, gdy w końcu na nią spojrzał. Bogu nie podoba się, gdy rozsiewamy kłamstwa, zwłaszcza na jego temat, powiedział Jeremy i zaczął wyrywać kartki z zeszytu Emmy. Ona ryknęła. To nie są kłamstwa, to historie, które opowiadała mi babcia. Dziewczyna nie chciała dać mu satysfakcji, rozpłakując się. Powstrzymywała więc łzy, które czekały za powiekami, by spłynąć, aż zeszyt został wepchnięty z powrotem w jej ręce. To było coś, do czego Emma przywykła. Grupa rozeszła się w chwili rozbrzmienia kolejnego dzwonka. I chociaż powinna była udać się na zajęcia, jej serce było innego zdania. Zamiast tego udała się do toalety i przysiadła w kabinie, aby wylać swój smutek na dłonie, kropla po kropli. Zaczęła błagać bóstwo swojej babci, by uchroniło ją przed bólem. Siedząc w niewielkiej przestrzeni, żywiła nadzieję, że Bóg zemsty i Pan zaświatów Araun przybędzie z pomocą i da Jeremiemu Bascomowi nauczkę. Tej nocy sen nie był dla Emmy lekki. Umysł wciąż był strapiony wydarzeniami minionego dnia i pragnieniem znalezienia rozwiązania. Wiele godzin zajęło jej zaznanie spokoju, ale kiedy to już się udało, odnalazła również sny. Wyłoniła się wśród mleczno-białych brzóz. Blado-niebieska suknia z bawełny obszyta koronkami otulała jej szczupłą sylwetkę, a na jej głowie niczym korona spoczywały lilie. Powietrze było ciepłe i przesycone słodkim zapachem, ptaki ćwierkały nad jej głową, a wiatr grał melodię, która przypominała muzykę grywaną przez babcię. Wkrótce znalazła się na polanie, a w jej centrum siedziały dwa upiornie wyglądające ogary o jaskrawo-czerwonych uszach. Siedziały nieruchomo, obserwując, jak się do nich zbliża, lecz same nie wykonały żadnego ruchu. Zza drzew wyłoniła się postać w czerni. Kuśtykała o lasce w kierunku polany, a kaptur zasłaniał pasma siwizny. Gdy postać zatrzymała się obok psów,
Wątła i wysuszona ręka zsunęła kaptur, ukazując pomarszczoną twarz sędziwej kobiety. Jej oczy były szkliste, podobnie jak u osób pozbawionych wzroku, lecz wpatrywała się w Emmę uważnie, jakby zaglądała w głąb jej duszy. Uśmiechnęła się delikatnie i wyciągnęła rękę, by musnąć jej policzek. Kobieta rozsiewała woń świeżej trawy, a doznanie to było uspokajające. Znów poczuła się dzieckiem kojonym przez babcię w chwilach smutku. Młodziutka, nie rozpaczaj, widzimy cię, odezwała się cicho. Łza spłynęła z oka Emmy, gdy zapytała, kim jesteś? Przyjaciółką twojej rodziny, kochanie, odpowiedziała kobieta. Możesz mi mówić Matilda. Czy to jest miejsce, o którym opowiadała mi babcia? Wyszeptała Emma. Matilda skinęła głową. To miejsce jest przesycone magią. Jeśli dasz wiarę, staniesz się jej świadkiem. W parze z owymi słowami z kwiatków pod stopami Emmy wzniosły się małe plamki światła. Tańczyły w powietrzu, wirując wokół jej ciała, a w uszach rozbrzmiewał dźwięk przypominający malutkie szklane dzwoneczki. Był delikatny i kojący, jak kołysanka. Jej powieki zaczęły opadać, a kolana zmiękły. Emma uklękła na miękkiej trawie i położyła się wśród maków. Słodki zapach kwiatów, uspokajająca piosenka i zielone posłanie ukołysały ją do snu. Jej ciało leżało nieruchomo, podczas gdy staruszka zniknęła wraz z psami pośród brzóz za polaną, nucąc melodię z dawno minionych czasów. Emma ani drgnęła przez resztę nocy, a na ustach zagościł uśmiech. Następnego dnia Emma poczuła się odrodzona. Wydawało się, jakby każdy ciężar świata, z którym żyła, został zdjęty z jej barków. Nawet w szmaragdowych oczach pojawiła się iskierka. Światło, którego nie były w stanie przyćmić drwiny Jeremiego i jego przyjaciół. Ich śmiech zanikał gdzieś w oddali, kiedy myślała o swoim śnie. Szajkę z Jeremim na czele owładnęło zdezorientowanie. W tym momencie pojawiło się ziarnko ciekawości. Jeremy musiał się dowiedzieć, dlaczego Emma wydawała się tak spokojna. Zanim zdążył w pełni przemyśleć swoje działania, nogi już go poniosły. Przyspieszył kroku, aż zaczął iść w parze z Emmą. Coś w tak dobrym humorze, zapytał. Emma uśmiechnęła się. Czyż nie chciałbyś wiedzieć? Weszła do klasy biologicznej, a kiedy Jeremy podążył za nią, pani Simmons zatrzymała go i spytała, czy przypadkiem się nie zgubił, ponieważ nie należał do grupy Emmy. Gdy zajęła swoje miejsce, zachichotała cicho na widok chłopaka odprowadzanego z sali. Nawet jeśli Jeremy nie poniósł należytej kary za bycie tak okrutnym, to wystarczyło, by poprawić nastrój Emmy. Jej notatnik był zapełniony bazgrołkami tańczących wróżek, kwiatów i rzędów brzóz. Nie mogła pozbyć się z głowy wspomnienia swojego snu oraz tego, że Jeremiego coś w tym wszystkim denerwowało. A sama myśl o Matildzie sprawiała, że się uśmiechała. Niewątpliwie nie potrafił o niej zapomnieć. Uśmiech Emmy był dla Jeremiego jak swędząca wysypka, której nie mógł się pozbyć. Dręczyła go przez resztę dnia, aż po wieczorny posiłek z rodziną. Zwykle był entuzjastycznie nastawiony do relacjonowania wydarzeń ze szkoły ojcu i matce. No ale dziś przeprosił za wcześniejsze odejście od stołu. Przebrał się i poszedł do łóżka,
mając nadzieję, że solidny nocny odpoczynek złagodzi jego wewnętrzny niepokój. Ale gdy tylko zamknął oczy, twarz Emmy już na niego czekała. Jej falujące, brązowe włosy, błyszczące zielone oczy i miękkie różowe usta prześladowały go. Wiercił się i obracał, poprawiał poduszki i walczył z własną wyobraźnią przez wiele godzin, aż w końcu zasnął. Jego umysł nie mógł uwolnić się od tego obrazu, który powoli wkradał się do snów. Jeremy obudził się, leżąc na trawie, otoczony makami. Chłodne nocne powietrze świszczało między brzozami, które otaczały polanę, a jedynym źródłem światła był wiszący na niebie księżyc. Podniósł się odrobinę, opierając ciężar ciała na łokciach. Z głębi lasu zbliżała się jakaś szczupła postać. Gdy wyłoniła się z cienia, rozpoznał twarz Emmy. Zbliżyła się powoli, ujmując rąbek swojej blado-niebieskiej sukni. Uklękła obok niego i wyszeptała jego imię. Wpatrywał się w jej usta, zauważając, jak czerwone i wydatne się wydawały, niemal jak jabłko. Pochyliła się, dotykając jego ust swoimi, a on nie mógł się powstrzymać przed odwzajemnieniem pocałunku. Mógł dosłyszeć śpiew, odbijający się echem po okolicznych drzewach, kiedy świetlne iskierki tańczyły wokół nich, błyszcząc jak maleńkie gwiazdy. To było magiczne. Poczuł, jak dłoń podąża wzdłuż jego ciała, a następnie spoczywa między nogami. Rozszerzył oczy, gdy jej dłoń potarła o materiał dzielący ich skórę. Wiedział, że to, co robi, jest złe, ale czuł się tak dobrze. Ciało zareagowało podobnie. Jego męskość urosła pod jej dotykiem. Uśmiechnęła się na to odczucie, a potem odchyliła się do tyłu, cofając rękę, by delikatnie pociągnąć zawiązania, które trzymały suknię. Tkanina opadła, odsłaniając jej nagą postać. Z szeroko otwartymi ustami Jeremy wodził oczami po jej jędrnych piersiach i gładkiej skórze. Nigdy wcześniej nie doświadczył bliskości kobiecego ciała. Jego podniecenie tylko wzrastało. Piękna, młoda kobieta, zanim stała się z nim jednością, obnażyła go, pociągając za spodnie. Kołysała się powoli na jego biodrach, pojękując z rozkoszy. Jeremy położył się na miękkiej trawie i wzdychał przy każdym ruchu. Nie był w stanie dłużej się hamować i w chwili uniesienia uwolnił się w jej wnętrzu. Emma raptownie zastygła, gdy poczuła wlewający się w nią płyn. Na jej bladej twarzy zwolna pojawiał się uśmieszek, kiedy podnosiła się z jego ciała. Naciągnęła suknię z powrotem na ramiona i zawiązała paski. Nachyliła się odrobinę, całując Jeremiego w czoło, po czym przyłożyła palec wskazujący do swych ust, jakby sugerując, by zachował spotkanie w tajemnicy. Następnie, tak szybko jak się pojawiła, zniknęła między brzozami. Jeremy, pozostawiony na środku polany, leżał, zalany własnym potem i sokami. Ocknął się i nagle poderwał, stwierdzając, że wciąż leży w swoim łóżku. To wszystko było snem. Spędził kilka następnych chwil, prosząc o wybaczenie za lubieżne myśli i modląc się o siłę, by je zignorować, gdyby miały powrócić. Uśmiech nie opuszczał Emmy przez resztę tygodnia. To bezlitośnie i bez końca dręczyło Jeremiego. Za każdym razem, gdy jego wzrok spoczywał na niej, jedyne, o czym mógł myśleć, to ten sen
i jak się jej oddał. W kolejnych dniach modlił się więcej niż kiedykolwiek wcześniej. Modlił się o ulgę od udręki, ale ona nie nadchodziła. Kiedy nie mógł już dłużej tego znieść, udał się pod szafkę Emmy i czekał na nią niecierpliwie tupiąc nogą. Kiedy zjawiła się pod koniec dnia, by zabrać swoje rzeczy, dojrzała, że jego włosy były roztrzepane, oczy miał podkrążone i niemal przypominał nałogowca, który od kilku dni nie przyjął działki. Miałeś ciężki dzień? Zażartowała. Jeremy spróbował się uśmiechnąć. Można tak powiedzieć. Czy mogę dostać się do szafki? Zapytała Emma. Jeremy pospiesznie odsunął się na bok. Tak, jasne. Rzecz w tym, że zastanawiałem się, czy może chciałabyś. No wiesz. Emma zachichotała cichutko, wysłuchując jąkającego się chłopaka. Wyduś to z siebie. Muszę się zbierać. Jeremy próbował zebrać się na odwagę, a jego spojrzenie nabrało powagi. Czy umówisz się ze mną? Emma z trudem powstrzymywała śmiech, który eksplodował z jej ust i rozniósł się echem po korytarzu. Brakowało jej słów, by właściwie zareagować. Jeremy również próbował się śmiać, ale nie mógł doszukać się dowcipu w swoim pytaniu. Oczekiwał, że powie tak. Zapytał ponownie, ale ona zwyczajnie go zignorowała i zatrzasnęła szafkę. Emma ruszyła korytarzem, a Jeremy podążał tuż za nią. W jego oczach pojawiły się łzy, kiedy zaczął błagać. Nawet w pewnym momencie upadł przed nią na kolana. Widok był naprawdę żałosny. A kiedy z ust Emmy wydobył się tylko kolejny śmiech, wpadł w złość. Wstał gwałtownie, chwycił ją za ramię i zażądał, by poszła z nim na randkę. Natychmiast zabierz od niej łapy! Głos pana Winthropa zagrzmiał z głębi korytarza. Palce Jeremiego otworzyły się w ciągu sekundy, zwalniając uścisk na jej ramieniu. Emma była wstrząśnięta zachowaniem Jeremiego, ale jeszcze bardziej przeraziło ją jego spojrzenie. Widziała w nim obłęd. Bez wahania cofnęła się i skierowała w stronę drzwi. W ciągu kilku chwil znalazła się na zewnątrz, a potem w autobusie. Jeremy, pokonany i pozostawiony sam na korytarzu, zastanawiał się, jak mógł zostać doprowadzony do takiego szaleństwa. Na myśl przychodziła mu tylko jedna odpowiedź. Najwyraźniej Emma rzuciła na niego urok, a on musiał go złamać. To był jedyny sposób, aby odzyskał zdrowie psychiczne i być może ocalił swoją duszę przed potępieniem. W jego głowie zaczęła rodzić się intryga. Wyszedł z budynku i wsiadł do samochodu, a spod kół wydostał się dym, gdy opuścił parking z piskiem opon. Ruszył w drogę powrotną do domu. Emma postawiła sobie za cel unikanie Jeremiego, co okazało się łatwe, ponieważ następnego dnia nie był obecny na zajęciach. Musiała tylko dotrwać do końca półrocza. A wtedy wszyscy wyjadą na ferie. Nie mogła przestać się zastanawiać, co kierowało wtedy Jeremim. I ta myśl zaprzątała jej umysł przez większość dnia. Wpatrywała się w puste po nim miejsce w klasie pana Winthropa, co zauważył nauczyciel. Kiedy zadzwonił dzwonek, poprosił Emmę, aby została po lekcji i wypytał ją o ten incydent. Ale miała mniej do powiedzenia niż nauczyciel. Emma chciała, aby Jeremy został ukarany za to, jak okrutny był dla niej przez te wszystkie lata. Ale teraz czuła, że zaszło to za daleko. Nawet jeśli pragnęła widzieć, jak cierpi, wciąż było jej go żal.
Kiedy Emma dotarła do domu, jej matka schodziła ze strychu po schodach. Emma obdarzyła ją swoim typowym uśmiechem i zapytała, co robiła. Zazwyczaj domowe porządki zostawiała sobie na wiosnę, ale coś ją podkusiło, żeby poprzeglądać od dawna przechowywane rzeczy. Kurz rozniósł się w powietrzu, gdy matka Emmy otworzyła kufer, w którym znajdowały się ostatnie pozostałe przedmioty należące do babci. Kilka książek zawierających historie, które Emma pamiętała z dzieciństwa, leżało po jednej stronie. Resztę zajmowały znoszone ubrania, a pod nimi leżała stara biała szkatułka na biżuterię. Emma uklękła przy kufrze i razem z matką wyciągnęła z niego rzeczy. Jej źrenice rozszerzyły się, gdy wyjęła jasno-niebieską suknię, która przypominała tę ze snu. O, twoja babcia uwielbiała ją, rozpromieniła się. Emma przyłożyła do siebie sukienkę i zauważyła, że jest w jej rozmiarze. Myślisz, że mogłabym ją zatrzymać? Nie widzę przeszkód. Nie ma mowy, abym się w nią zmieściła. Zaśmiała się mama, otwierając szkatułkę z biżuterią. Emma poszła na piętro przymierzyć sukienkę. Wyskoczyła z przetartych dżinsów oraz t-shirtu, które przywykła nosić w szkole, i nasunęła miękki materiał na ramiona. Sięgnęła za siebie i zawiązała paski, po czym podeszła do wysokiego lustra przy jej oknie. Uśmiechnęła się na własny widok. Poczuła się piękniejsza niż kiedykolwiek wcześniej. W tym momencie matka stanęła w drzwiach i oparła się o futrynę, podziwiając śliczną młodą damę, jaką stała się jej córka. Kiedy Emma zauważyła, że ją obserwuje, roześmiała się i zakręciła suknią. Matka otarła łzę z oka i wyjawiła, co znalazła w szkatułce z biżuterią. Był to srebrny naszyjnik z zawieszką w kształcie gwiazdy. W środku znajdowało się coś, co jej babcia nazywała runą. Mama powiedziała, że była to jedyna biżuteria, którą jej babcia zawsze nosiła. Uważała, że ją chroni. Kiedy matka Emmy zawiesiła go na jej szyi, miała nadzieję, że tak samo ochroni córkę. Dziewczyna ujęła błyskotkę między palec wskazujący i kciuk, delikatnie go pocierając i myśląc o uśmiechniętej twarzy babci. Po drugiej stronie ulicy, na włączonym silniku, stał samochód. Jeremy Bascom z siedzenia kierowcy wpatrywał się w otwarte okno sypialni Emmy. Obserwował, jak przebierała się w sukienkę, i tylko go to rozzłościło. Czuł się tak, jakby raz za razem wbijano mu igłę coraz głębiej w serce i nie był pewien, ile jeszcze może znieść. Patrzył i czekał, aż światło księżyca oświetli noc. Jego oczy były skupione na oknie, dopóki nie zgasło światło i nie upewnił się, że wszyscy w środku śpią. Wyszedł z samochodu i ukradkiem zbliżył się do podwórka. Gromadząc w dłoni małe kamyki, przygotował się do rzucenia nimi w okno, aby przykuć uwagę dziewczyny. Stukot wybudził Emmę. Zasnęła w sukience babci i poczuła się głupio, że wciąż ma ją na sobie. Stuknięcie powtórzyło się i skłoniło Emmę do zwrócenia się w stronę okna. Zaobserwowała, jak kolejny kamyczek zderza się z szybą. Zeszła z łóżka i powoli podeszła do ściany. Jeremy szykował się już, by rzucić następny, gdy wtem zauważył jej twarz. Uśmiechnął się i pomachał z dołu. Emma odsunęła rygiel i otworzyła okno, aby się wychylić. Jeremy, co ty tu kurna robisz? Wyszeptała zirytowanym tonem. Przepraszam, że przychodzę tak późno, ale chciałem przeprosić za tamten dzień. Odpowiedział Jeremy, również starając się pozostać cicho.
Emma przewróciła oczami. Super, więc przeproś i wynoś się stąd. Daj spokój, błagał Jeremy. Przynajmniej pozwól mi to powiedzieć twarzą w twarz. Gadaj głośniej, to moi rodzice się obudzą. Zbeształa go. A uwierz mi, nie chcesz, żeby mój tata cię tu przyłapał. Po prostu zejdź na dół i pozwól mi powiedzieć, co mam do powiedzenia. A więcej mnie nie zobaczysz. Nalegał Jeremy. Dobra. Emma skrzywiła się. Ale wejdź od tyłu, bo usłyszą, jak otwieram drzwi frontowe. Jeremy omal nie podskoczył z podekscytowania. Okrążył dom i skierował się w stronę werandy. Emma schowała głowę do środka i zamknęła okno. Zmierzając do drzwi, raz jeszcze przejrzała się w lustrze. Chwyciła naszyjnik babci i zmówiła krótką modlitwę o ochronę. Miała nadzieję, że cokolwiek nad nią czuwało, nadal będzie to robić. Zeszła ostrożnie po schodach i przeszła przez kuchnię w kierunku tylnych drzwi. Jej oczy zlustrowały werandę, ale nie dostrzegła Jeremiego. Palce powoli przekręciły zamek i obróciły gałkę, uchylając drzwi. Zawołała cicho, ale odpowiedziała jej jedynie nocna cisza. Jeremy! Zasyczała. To nie jest śmieszne. Kiedy stanęła na deskach, zauważyła, jak jasny jest księżyc. Jeśli nie przestaniesz się wygłupiać, to wracam do środka. Jej wypowiedź została przerwana, gdy owinięta materiałem dłoń zatkała jej usta. Ostry zapach substancji chemicznej wdarł się do nosa, a w głowie zaczęło wirować. Kończyny nagle zmiękły i osunęła się w ramiona Jeremiego. Mówił do niej, ale słowa były niewyraźne i stłumione. Zwieńczył je szaleńczy uśmiech na chwilę przed tym, jak wszystko spowiła czerń. Kiedy była nieprzytomna, jej babcia przyszła do niej we śnie, szepcząc cicho, by była silna i pamiętała o brzozach. Kiedy Emma doszła do siebie, stwierdziła, że jej usta są zakneblowane fragmentem sukni. Została ona porwana na kawałki i ciasno obwiązana na jej wargach. Próbowała wołać o pomoc, ale otaczające ją drzewa były jej obce. Jeremy najwyraźniej wyniósł ją głęboko w las, rozciągający się za domem, i o tej porze nikt by jej nie usłyszał. Nie trzeba było długo czekać, by słone kropelki potu zalały jej policzki. Nie miała pojęcia, co szykował dla niej Jeremy, ale wiedziała, że to nie może być nic dobrego. Jeremy rzucił wiązanką przekleństw i zastygł w bezruchu. Emma przeleciała wzrokiem okolice, mając nadzieję, że może zauważy w lesie kogoś jeszcze. Wtedy zobaczyła rzędy mleczno-białych brzóz. Jeremy ruszył naprzód, wymijając otaczające go upiorne drzewa. Po zaledwie chwili znalazł się na środku polany, którą oświetlał jedynie księżyc w pełni. Na ziemi rozsiane były maki. Żadne z nich nie potrzebowało wiele czasu, aby rozpoznać okolice. Emma nigdy nie wiedziała o istnieniu tego miejsca w lesie za jej domem. Chociaż wcześniej nie zapuszczała się tak daleko. Zastanawiała się, czy staruszka pojawi się ponownie, aby ją uratować. Ale ta nadzieja została stracona, kiedy Jeremy zwalił ją na ziemię. Próbowała jeszcze raz zawołać o pomoc, ale wierzch dłoni szybko ją uciszył. Nerwowo rozglądał się wokół, jakby czegoś szukał. Nie znalazłszy tego, czego wypatrywał, zwrócił się ku Emmie. Co mi zrobiłaś? Próbowała odpowiedzieć, ale knebel jej to uniemożliwiał. Do tego czasu oczy spuchły od nieprzerwanego szlochu. W myślach błagała o pomoc kogokolwiek lub czegokolwiek, co mogłoby ją uratować. Jeremy zbliżył się do niej z dzikim spojrzeniem, szarpiąc za sprzączkę paska.
Nie trwało długo, zanim zdała sobie sprawę z jego intencji. Jeremy ściągnął spodnie, podczas gdy ona próbowała się odczołgać. Po chwili została przez niego przygnieciona. Zaczął szarpać za jej bieliznę. Poczuła na sobie ciepły oddech bijący od Jeremiego, który ewidentnie był podpity. Wiła się i wierciła. Próbowała go powstrzymać, odpychając od twarzy. Ale był, krótko mówiąc, zbyt silny. Błagała przez założony knebel, żeby przestał. Zatrułaś i zdeprawowałaś mój umysł. Przez ciebie utraciłem stan Bożej łaski. Wydzierał się Jeremy, rozbryzgując ślinę po jej twarzy. Oj, jesteś złą i przebiegłą wiedźmą. Nadszedł czas, abyś została ukarana za rzucenie na mnie klątwy. Nie zasługujesz na litość. Warknął zaledwie kilka centymetrów przed jej nosem. Emma wiedziała, że jeśli czegoś nie zrobi, to się z nią rozprawi. I nie wiadomo, co stanie się później. Podrapała go po twarzy, lecz w odwecie dostała knykciami w usta. Dziąsła puściły karmazynową ciecz na wcześniej różowe usta i krzyknęła z bólu. Próbowała trzymać suknię babci, gdy Jeremy zaczął obmacywać jej piersi. Wiedziała, że nie zostało zbyt wiele czasu, ponieważ poczuła napierającą na nią męskość. Wtedy przypomniała sobie o naszyjniku. Chwyciła go mocno w dłoń i zamachnęła się. Ostra srebrna krawędź rozcięła skórę nad okiem Jeremiego. Krew wylała się z rany i ten wydał okrzyk. Jeremy złapał się za głowę i potknął, przeklinając imię Emmy. Zanim zdjęła knebel, odczołgała się na łokciach na metr, po czym spróbowała stanąć na nogi. Na chwilę straciła równowagę i patrzyła, jak Jeremy upada na jedną z brzus. Podparł się jedną ręką, a krew z czoła poplamiła białą korę. Spojrzenie w oczach nie zmieniło się. Jego zamiary pozostały takie same. Chciał posiąść Emmę i nic ani nikt nie mógł go powstrzymać. Rzucił się do przodu, lecz został cofnięty przez własną rękę, która spoczywała na drzewie. Była unieruchomiona, prawie jak przyklejona do drewna. Małe plamki światła uniosły się z trawy i zaczęły tańczyć wokół polany. Pieśń popłynęła z wiatrem i Emma raptem poczuła się raźniej. Krew Jeremiego nadal płynęła z rany, po szyi i po ramieniu. Zaczęła łączyć się z korą i w zetknięciu z nią blaknąć. Stała się biała i wraz z jego palcami poczęła twardnieć. Oboje przypatrywali się, jak kawałek po kawałku skóra zamienia się w drewno. Kiedy pojął prawdę o swym położeniu, Jeremy ponownie spojrzał na Emmę, a jego twarz nie wyrażała gniewu, lecz przestrach. Usta Emmy otworzyły się, wymawiając słowa, których nigdy nie używała, a mimo to zdawała się je rozumieć. Był to dialekt, którym czasem posługiwała się babcia, gdy opowiadała historię. Le Kuach Arwen, Kurmi Dorok, Jirensho, Leśne Kruchen Beheshin. Pomóż mi! Krzyknął, gdy jego ramię łączyło się z drzewem. Emma odwróciła tylko wzrok i spojrzała w stronę dróżki, którą przyszli. Koło brzus stała stara kobieta ze swoimi dwoma trupio-bladymi psami. Jej palec wskazujący był przyłożony do ust, jakby kazała dziewczynie dochować tajemnicy. Kiedy Emma spojrzała za siebie, z Jeremiego pozostała tylko druga ręka. Palce wciąż szukały pomocy, gdy pochłaniała je biała kora. Każdy stał się małą gałązką nowo uformowanego drzewa. Wystawały pod kątem na zewnątrz, próbując się wyrwać, ale to nic nie dało. Jego los został przypieczętowany. Drzewo
było nie do odróżnienia od innych porozdwajanych brzus. Emma odwróciła się i zobaczyła, jak wiele podobnych rośnie w okolicy. Zastanawiała się, czy każda z nich miała coś wspólnego z jej rodziną. Spojrzała za siebie w nadziei, że podziękuje staruszce za pomoc, ale ona i jej zwierzęta zniknęły. Jasnoskóra dziewczyna, która uniknęła losu gorszego niż śmierć, powoli wracała do domu, a pierwsze płatki śniegu zaczęły pokrywać ziemię. W miarę upływu miesięcy zagadka zniknięcia Jeremiego przestała być popularnym tematem rozmów. Władze założyły, że po prostu uciekł z domu. Emma była jedyną osobą, która wiedziała, że było inaczej. Tak więc, gdy zielone pędy przebiły się przez butwiejące liście, udała się do lasu. Nuciła melodię z dawnych lat, wirując w zreperowanej babcinej sukni. Grube, żółte osy unosiły się na ciepłym wietrze pachnącym makami. Przeskakiwała przez zarośla, a jej bose stopy były amortyzowane przez miękką trawę. Skórę przyjemnie ogrzewało wiosenne słońce, kiedy trafiła na polankę. Kąciki jej ust się uniosły, gdy odnalazła miejsce, gdzie kłaniają się brzozy. Uklękła obok drzewa i jeszcze raz podziękowała Bogom.